Hej, zapraszam dzisiaj na tutorial do makijażu, który oczywiście mam na sobie. Jest to makijaż, który bardzo fajnie będzie wyglądał na oczach, które są zielone. Używamy bardzo głębokiego, ciemnego fioletu, czyli po prostu idealnie podbije zieloną tęczówkę. Ale jeżeli macie też opadającą powiekę, a boicie się właśnie jakoś tam, powiedzmy, udawać to załamanie powieki makijażem, to możecie właśnie bardziej postawić na podkreślenie dolnej powieki, czyli właśnie ten makijaż się u Was sprawdzi. Oraz jeżeli macie oczy dość blisko siebie osadzone, to ten makijaż pozwoli Wam tak nadać większe proporcje twarzy, ponieważ on właśnie się tak koncentruje, powiedzmy, na zewnętrznych kącikach. Wewnętrzne kąciki oczu mamy rozświetlone i matowym, i rozświetlającym cieniem, także one tak by trochę są odsunięte u siebie. Jeżeli macie oczywiście oczy osadzone regularnie, no to też będzie dla Was pasował, także do wszystkich innych kolorów oczu również będzie pasował. To nie jest tak, że po prostu reszta jest dyskryminowana i tylko zielone oczy mogą się tak malować. Oczywiście wszyscy, jak najbardziej zachęcam wszystkich do odwzorowania tego makijażu. Może akurat znajdziecie coś dla siebie. Tutorial zaczynamy już z przygotowaną twarzą, żeby po prostu szybciej, a w głównej mierze dzisiaj używam paletki Meet Matte z The Balm, w której jest 9 matowych cieni i one wyglądają tak. Używam też jednego połyskującego cienia, ale on jest z innej paletki. Zresztą mówię o tym bardzo wyraźnie i bardzo dokładnie w tutorialu, także zapraszam Was do dalszej części. Oczywiście w opisie jest lista wszystkich produktów, które użyłam i wszystkich pędzli, także zapraszam też do opisu. No i co, i przechodzimy do tutorialu. Na całej powiece ruchomej mam już bazę, czyli mój po prostu ulubiony korektor. No i przechodzimy do nakładania pierwszego cienia. Właściwie pokażę Wam pierwsze 3 cienie, które będziemy używać. Wszystkie są matowe. I jest to po prostu matowy beżowy, matowy średni brąz i matowy ciemniejszy brąz. Czyli takich 3 matów będziemy używać na całej powiece. Nałożę je tak jak widać na tym prawym oku, czyli najjaśniejszy na 1/3 od wewnętrznej strony, ciemniejszy na sam środek, a najciemniejszy na zewnętrzny kącik oka. Coś na taki kształt. Teraz wrócę do tego średniego brązu i pokryję ten ciemniejszy, żeby zrobić ładne przejście. I jeszcze odrobinę tego najjaśniejszego. Wszystko robię jednym pędzlem, jak widzicie, tylko w międzyczasie jeszcze wycieram go delikatnie o szmatkę, żeby po prostu nie nałożyć sobie na przykład brązu w tym miejscu, w którym teraz tutaj nakładam. Teraz biorąc czysty pędzelek, po prostu tutaj trochę rozedrę granicę. Bo tak jak widzimy na prawym oku, nie chcemy, żeby po prostu ten cień poza załamanie powieki wychodził za daleko. Czyli po prostu w tym makijażu się koncentrujemy na dolnej powiece bardziej niż na tej górnej. Dlatego nie chcę przesadzić, więc już od razu rozcieram. Bo zawsze pamiętajcie, że cień troszeczkę dalej wyjedzie w momencie, kiedy go rozetrzecie. Po prostu ta chmurka będzie sięgać dalej, niż jakbyście po prostu skończyły z taką kreską cienia, tak? Całą dolną powiekę pokryłam znowu też korektorem, czy tam bazą. I będziemy teraz pracować z tym właśnie kluczowym cieniem, czyli fioletowym. Jest to akurat w tej mojej palety Matte Battalion, czyli taki właśnie głęboki, bardzo ciemny i matowy fiolet. I biorąc go na precyzyjny pencil brush, będę po prostu ładować na całą tutaj dolną powiekę. Jako, że jest taki borsuk, to bierzemy teraz ten sam fiolet i wyznaczamy sobie tą dolną granicę. I od razu tutaj w zewnętrznym kąciku również nakładamy fiolet. Tym razem nie robimy tego kociego oka, czyli nie robimy takiego właśnie ostrego kształtu,
tylko od razu zakręcamy tutaj z zewnętrznego kącika od razu do załamania powieki. I takimi delikatnymi ruchami nie dotykam. Leciutko rozcieram przy okazji. Ja aż ten kolor cofnę zaraz beżowym. Przy okazji on będzie wtedy ładniej też rozblendowany. I właśnie biorę na puchaty pędzelek matowy beż i blenduję. Jak już mamy taki ładny, miękki ogólnie zarys tej dolnej powieki i zewnętrznego kącika bez żadnych krawędzi ostrych, to sięgamy po jedyny błyszczący, perłowy cień, który mamy tutaj w wewnętrznym kąciku. I mój pochodzi z paletki Nude, również The Balm, i jest to mój ulubiony kolor z tej paletki. O, taki, nie wiem, czy będziecie w stanie zobaczyć. Jest to taki szampański, bardzo iskrzący cień. Kolor się nazywa Standoffish, jeżeli macie tę paletkę, to, to właśnie tego koloru używam, a jeżeli jej nie macie, to gorąco polecam jej zakup, bo jest naprawdę super. Ok, i ten będę cień nakładać tutaj właśnie w wewnętrzny kącik, tak żeby rozświetlić trochę oko. Pokażę jeszcze jeden fajny trik, który się sprawdza zawsze przy smokey eye, czyli takie właśnie wyczyszczenie tutaj tej krawędzi. Nałożyłam korektor płynny i możecie zrobić używając palców albo pędzelka syntetycznego, albo naturalnego, obojętnie jak chcecie. Popróbujcie różnymi narzędziami i zobaczycie, który po prostu pasuje Wam najbardziej. Ja lubię i palcami, i syntetycznym pędzelkiem. I tutaj po prostu będę ten korektor lekko wklepywać. I im bardziej będę się zbliżać do krawędzi cienia, tym delikatniej i uważniej to robię, bo chodzi właśnie o to, żeby tutaj powstała taka fajna krawędź, która nie jest ostra, właśnie jest bardzo miękka, a ładnie czyści cały makijaż z ewentualnych błędów albo osypanych cieni. Jeśli wyjedziecie za daleko tym korektorem i przykryjecie sobie cień, to nic łatwiejszego, po prostu trzeba wtedy wrócić z cieniem i go dołożyć. Jak już mamy załatwioną pracę z cieniami, to przechodzimy do rysowania kresek. Wzdłuż górnej linii rzęs narysuję kreskę fioletową. Użyję tego samego cienia, którego użyłam na dolnej powiece, tylko zmieszam go z płynem Duraline i narysuję właśnie bardzo cieniuteńką kreskę. A na linii wodnej nałożę eyeliner żelowy w kolorze czarnym. Na koniec kreski tak trochę depiórkuję jakby, i na koniec, jak już zaschnie kreska, to przykryję całą kreskę jeszcze cieniem, żeby to był dokładnie ten sam kolor. Jeszcze tylko czarny wodoodporny eyeliner na linię wodną. Ok, zostało już tylko wytuszowanie rzęs, zrobię to i zaraz do Was wrócę. Przechodzimy do twarzy. Jeżeli chodzi o bronzer, użyję bronzera Honolulu firmy W7, czyli bronzera, którego nie używałam już jakiś czas. Ostatnio mi się o nim przypomniało, także wrócił do łask.
A róż, którego użyję dzisiaj, to będzie również produkt firmy W7, czyli Candy Floss. I również produkt, o którym mi się przypomniało ostatnio. Bardzo delikatnie i bardzo leciutko. Na usta natomiast nałożę pomadkę w takim pięknym kolorze czerwonego wina. Jest to pomadka, którą miałam też w ostatnim filmiku, bardzo się Wam podobała. Jest to pomadka Slicka w kolorze Smother, ale nie będzie to jedyna pomadka, którą nałożę na usta dzisiaj. A na środek ust nałożę pomadkę Revlonu numer 680, jest to Temptress. I tym sposobem mamy takie mini ombre. Tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Oczywiście nie musicie malować takich mocnych ust jak ja mam. Możecie zastąpić je zwykłymi ustami cielistymi, albo po prostu nałożyć zamiast pomadki nałożyć zwykły błyszczyk. Możecie, po prostu macie pełną dowolność, jak zawsze. Po prostu jakoś tak mi to pasuje, bo jest, wiecie, teraz taki ciepły, powiedzmy ciepły, w sensie, że w domu mamy ciepło, bo grzanie jest włączone, ale no, takie jesienne, w tym ich ciepłych kolorach jakoś tak mnie nastraja właśnie ciemnych ust, ciemnych oczu. No, zresztą no, chyba większość z nas tak ma w tym momencie. Listę wszystkich kosmetyków, których użyłam, macie oczywiście na dole w opisie razem z narzędziami, czyli pędzlami. I co, dziękuję Wam za uwagę dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Pa!